Witam. Nie ukrywam, że ostatnio byłem na wycieczce, zagranicznej wycieczce i w drodze powrotnej wycieczka zatrzymała się w Czechach, w Znojmie i tam raczyłem się różnymi fajnościami. Oj, było zacnie, fajnie, przeróżne piwa. Głównie kraftowe albo miejscowe, no mini browary, tak, czy browary, tak, no, stamtąd, ze Znojma. Było cudnie, ale teraz, żeby sprowadzić się na ziemię i żeby mi się w dupsku nie poprzewracało, poszedłem do Aldiego, polskiego Aldiego. Zresztą byłem tam pierwszy raz i wybrałem dwa najtańsze piwa, jakie ma do zaoferowania ta sieć. Bo mi się wydaje, że najtańsze. No to na pewno jest najtańsze. No kosztuje coś koło 2,5 złocisza. To kosztuje 3,5. I cóż to jest? No wiem, że no to pewnie nie będzie fajnie, ale tak. To jest lager. Tak jest napisane. Nazywa w ogóle... Cudaczniejszej nazwy nie mogli wymyślić, bo to się nazywa Karlskvel. Urquell, no to się czyta, ale na polski rynek wymyślić Karlskvel? Po jaką cholerę, no? I tak patrzę, myślałem, że na początku zobaczyłem puszkę, a pewnie jakiś koncern niemiecki dla nich to uważał. Nie, to zrobił Vanpur, to jest piwo Vanpura. 10,1 zasypu. I z tego 5,5 alkoholu, no to grubo polecieli. To grubo polecieli i w składzie jest napisane, że zawiera jęczmień. To jest cały skład, który tu jest wypisany na tej puszce. Zresztą ciężko to przeczytać, bo zielone małe na białym to super się czyta po prostu. No dobra, już czujecie taką ironię w moim głosie pewnie, ale no nie, może to będzie świetne. Drugie piwo to jest, to już jest produkt niemiecki zrobiony dla Aldiego. Maternost się nazywa. I to jest faktycznie zrobiony w Niemczech. Jest napisane, że zrobione według niemieckiej receptury czystości. Zatem skład woda, drożdże, chmiel i słód jęczmienny. Tak powinno być. I to jest pils. Opisane jako pils. 11,2 zasypu i 4,9 alkoholu. Także tak proporcje spoko, no, normalne. Te po lewej jest mocniejsze, ale bardziej się go boję. Dlatego zacznę od niego. No to też pokazują te ceny tych piw, jak co się dzieje z piwami, tak? Jak to idzie do góry. Słuchajcie, Urquell wspomniany tutaj kosztuje już, no, w Lidlu widziałem chyba wczoraj za 7,5 zł. Przecież przejeżdżałem przez Czechy, tak jak mówię, tam też patrzyłem i tam też koło 7 zł już kosztuje. Co się dzieje? No, to się dzieje, że drożeje. Otwieram. Jasny lager. Jakiś tam... Zapach jest. Trochę... Coś tam czuć, ten chmiel. A też zapałki czuć. Ojej, kolor źle wróży. Już widzę, że jest ciemne. Piana nie jest biała, tylko jest taka kremowa. Syczy, mocno syczy. Przegazowane, to na pewno. Trochę jak stary złoty bażan, tylko on się bronił smakiem. A tu jest, wygląda na jak oranżada albo jak jakiś szampan dla dzieci. Kolor też taki. Pachnie nijak. Wleję go tutaj, więc pachnie nijak. Coś. Zamknął oczy. No nie wiem, czy piwo bym wyczuł. Może trochę tak. Może trochę chmielu jest, ale... No nie jest to za dobre. Hmm.
No nie jest to. Piana znika szybko. No się wygazowuje tak nieprzyjemnie, jak widzicie. Mokry karton. Ścierka po wiadrze. I na koniec nieprzyjemna goryczka. Jest goryczka, jest, ale ona nie jest miła. To jest taka B. No mówię, no kartonu trochę na początku, a potem no to dominuje tutaj ścierka w smaku. A w zapachu tej ściery nie ma tak. Ale w smaku, oj, ściera, jeszcze raz ściera. Do podłogi wyrzęta dopiero co. Okej. Okay. To piwo mnie... No w sumie co, myślałem, że tak będzie i tak jest. Co tu gadać dużo. Zobaczymy, jak na tym tle wypada Pils z Aldiego. Produkcja niemiecka. Ona jest, przypominam, o złotówkę droższa niż ta z puszki. No, piana jest na pewno drobniejsza, ładniej to wygląda, piwo jest jaśniejsze, przyjemniej wygląda. W zapachu niestety też pustka. No coś tam, jakieś łąkowe lekko ślady, jak się wczuć. Tak, no troszeczkę łąkowe jest. Też za bardzo wysycone jest to piwo. No ale to jest... ono nie jest jakieś, nie wiem, no, wybitne, nawet... nie jest nawet dobre przesadnie. Ale jest okej, okay, tak? No w porównaniu z tym to jest przepaść. To jest przepaść. Piana też szybko znika, ale przynajmniej ładnie to spływa po szklance. Nie tak jak tu. Piwo jest za mocno wysycone, ale nie ma tej, no nie ma ścierki, nie ma kartonu, jest poprawny. Jest poprawny, no to tyle. Jest jakaś goryczka też pod koniec. Ciężko się do niego, no pianę tak można się przyczepić. Jest taka przemysłówka, no nie wiem. Moim zdaniem takie trochę lepsze od Tyskiego. Nie, od Tyskiego na pewno lepsze. Czy od Łomży. Nie ma odstręczających jakiegoś odstręczającego charakteru. Czegoś, do czego się można przywalić mocno. Nie, no jest pijalne. Spokojnie na imprezki może pójść. No tak, także podsumowując, to piwo za 2,50 Karlskfell o pięknej nazwie to jest dramat. Także niech was ta cena nie skusi. Natomiast już w Aldiku za 3,50 można kupić piwo. No spoko, do napicia się na imprezę. Bez żadnych ochów i achów, ale wchodzi gładko. No tak jak, nie wiem, jak Lidl, jak Bieda mają te swoje też niemieckie marki. To jest ten sam poziom. Nie pamiętam, nie wiem ile tamte teraz kosztują. Pewnie też będzie około 3-3,5 złotego. Także wszystko podobnie. No dobra, tyle mądrzenia na dziś i wszystkiego dobrego.